Gdy zacząłem tak na poważnie podchodzić do Boga, szukać Go, mieszkałem wtedy w Wiśle i pomyślałem, że byłoby dobrze zrobić coś dla innych, a że nie miałem jakichś takich wielkich pomysłów misyjnych, pomyślałem jako taki, nie pamiętam, czy 16- czy 17-latek, że będę chodził do osób, które w Wiśle są starsze, nie uczęszczają już na nabożeństwa ze względu na swój wiek, na swój stan zdrowia i będę starał się dodawać im otuchy. Okazało się, że chyba ostatecznie to działało zupełnie odwrotnie, że chodząc do nich to one dodawały mi otuchy, nie ja im, ale mimo wszystko był to bardzo taki dla mnie dobry czas. I mówię o tym dlatego, ponieważ była taka jedna nasza siostra, ciocia, do której musiałem jednak dość daleko iść, na szczyt jednej z gór tam wiślańskich. I ona opowiadała mi bardzo dużo takich doświadczeń ze swojego życia, kiedy to pasała krowy, jak to uczyła się psalmów na pamięć, recytowała mi te psalmy. Mnóstwo historii opowiedziała mi, które myślę, że mogłyby razem stworzyć jakąś książkę. Ale ja później wyjechałem z Wisły, pojechałem na studia i któregoś dnia, gdy wróciłem na jakiś tam okres czasu do domu, pojechaliśmy razem z grupą młodzieży tam do niej, żeby zrobić nabożeństwo. I gdy skończyliśmy nabożeństwo, wszyscy się pożegnali, wyszli, ja jeszcze na momencik zostałem. I to było moje ostatnie spotkanie z naszą siostrą, zanim zasnęła. I ona wtedy, gdy tam przy niej byłem, przy jej łóżku, zwróciła się do mnie i powiedziała mi tak: Darku, tylko pozostań wierny. Tylko pozostań wierny. To były ostatnie słowa, no poza oczywiście jakimś do zobaczenia, które od niej usłyszałem przed czasem, kiedy zasnęła i teraz oczekuję na dzień powrotu Chrystusa. Pozostań wierny. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się pewnej historii biblijnej, której prawdopodobnie nie mieliśmy możliwości wcześniej studiować, bo będziemy sięgać do listu do Hebrajczyków. I list do Hebrajczyków jest takim listem, który zazwyczaj jest przez nas używany wtedy, gdy potrzebujemy sięgnąć do takich typowo głębokich teologicznych zagadnień. Jeżeli potrzebujemy zorientować się, kim jest Chrystus, albo chcemy pokazać, że jest On Synem Bożym, albo że jest większy od aniołów, albo szukamy informacji o świątyni w niebie, albo o Jezusie jako kapłanie, to będziemy sięgać do listu do Hebrajczyków, bo tam wszystkie te fragmenty i te informacje się rzeczywiście znajdują. Ale skutkuje to tym, że zazwyczaj, czytając fragmenty z listu do Hebrajczyków, rzeczywiście patrzymy tylko na fragmenty, tylko na pojedyncze wypowiedzi. Patrzymy na rozdział pierwszy i tam mówimy, o, tu jest informacja o tym, że rzekł Pan Panu memu siądź po prawicy tronu mojego, tak? Albo sięgamy do rozdziału trzeciego i czwartego, gdzie widzimy, że Jezus jest przedstawiony jako ktoś lepszy od Mojżesza. Albo sięgamy do rozdziału jedenastego, gdzie opisana jest ta lista wielu osób, które przez wiarę dokonały niezwykłych rzeczy. Ale list do Hebrajczyków, on ma swoje takie jedno główne przesłanie. Poza tymi różnymi aspektami głębi teologicznej ma pewne słowa, pewną myśl, która miała być i była przez autora przekazana odbiorcom. Ale żeby ją uchwycić, trzeba przyjrzeć się całemu fragmentowi. I my oczywiście nie zrobimy tego jakoś niezwykle dokładnie, dlatego że nie mamy ku temu aktualnie możliwości takich, ale chciałbym jednak, żebyśmy sięgnęli do takiej szerokiej perspektywy listu do Hebrajczyków, abyśmy mogli zobaczyć, co ten list mówił, co autor mówił do tamtych odbiorców i dlaczego to może mieć zastosowanie dla nas. Najpierw chciałbym, byśmy spojrzeli na to, kim byli odbiorcy, co jest opisane w samym liście, a potem do samego przesłania. Więc uprzedzam was, pierwsze 4 minuty mogą nie być aż tak bardzo interesujące, bo chcemy uzyskać same suche informacje, do kogo skierowany był ten list, a później zajmiemy się już samym listem. Ale pozwólcie, zanim będziemy czytać pojedyncze fragmenty, że jeszcze zwrócę się w krótkiej modlitwie do Boga, by nam w tym pomógł. Nasz drogi Ojcze, jesteśmy przed Tobą jako Twój Kościół, który spotkał się w dobrej intencji, żeby rozumieć Twoje Słowo. Ale ani ja nie potrafię mówić w odpowiedni sposób, ani my nie potrafimy słuchać tak, żeby bez Twojej pomocy móc to przyjąć i zrozumieć. Dlatego bardzo Cię prosimy, abyś nam w tym pomógł, abyś słabe słowa i słabe rozumienie mógł, Panie, użyć, aby Twoje słowo mogło być przez nas przyjęte. To jest nasza prośba, którą w imieniu Twojego Syna do Ciebie kierujemy. Amen. Amen.
Dobrze, więc zacznijmy od pierwszego rozdziału listu do Hebrajczyków, w zasadzie od drugiego rozdziału. I pierwsze teksty, czyli te, które będziemy, z których będziemy czerpać informacje o odbiorcach, będziemy w jakimś sensie, niestety, ale wyrywać z kontekstu. Dobrze? Ale tylko dlatego, że chcemy zobaczyć, co możemy dowiedzieć się o odbiorcach owego listu. Więc pierwsza informacja zawarta jest w liście do Hebrajczyków w rozdziale drugim i tam w rozdziale trzecim, gdzie czytamy takie słowa, do tego tekstu jeszcze wrócimy, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. I teraz, jaka to jest pierwsza informacja o odbiorcach? Ci odbiorcy nie poznali Jezusa osobiście. Oni usłyszeli Ewangelię z tej, można by tak powiedzieć, drugiej ręki. Oczywiście to ciągle jest natchniona druga ręka, ale jednak nie poznali Jezusa osobiście. To jest pierwsza informacja, którą mamy o odbiorcach. Drugą znajdziemy w rozdziale piątym. To jest taka troszkę mniej pozytywna informacja. W rozdziale piątym i w wersecie 11 możemy czytać, że o tym mamy wam wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się już ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Więc o odbiorcach dowiadujemy się również, że nie tylko nie poznali osobiście Jezusa, ale że autor tego listu oczekiwałby od nich, by byli już dalej w tym swoim rozwoju duchowym, ale jednak oni nie poszli tak daleko, jak on by tego chciał. Autor mówi, że oczekiwałby, by byli już nauczycielami, a jednak oni ciągle potrzebują być uczeni. Trzecia informacja jest z kolei taka pozytywna o odbiorcach. W tym samym rozdziale, w wersecie 10 powiedziane jest, że Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Więc mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie poznali Jezusa osobiście, którzy rzeczywiście powinni już być dalej na tej drodze rozwoju, ale ciągle są to osoby, które służą dla innych, które odpowiadają na potrzeby tych, którzy znoszą jakieś trudności ze względu na Ewangelię. Więc oni nie są bierni. Oni są w tym kontekście, powiedzielibyśmy, służby misyjnym, aktywni i Bóg nie jest niesprawiedliwy, by miał to zapomnieć. Oni służyli w przeszłości i służą dalej. I jeszcze może jedna informacja z rozdziału 10. Tutaj w rozdziale 10 od wersetu 32 powiedziane jest: przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi tak się obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. I tutaj dowiadujemy się ważnej informacji, że ci ludzie znosili swego rodzaju ucisk, prześladowania, ale one, te prześladowania, skupiły się na tym, że oni utracili to, co posiadali. W późniejszym fragmencie pewnie znacie taką wypowiedź autora, w którym mówi, że wy nie sprzeciwialiście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi, co sugeruje, że oni nie umierali za wiarę, a jednak oni utracili swoje mienie. No, spróbujcie to sobie wyobrazić, że dzisiaj chcecie po nabożeństwie wrócić do domu, ale nagle okazuje się, że nie macie gdzie wrócić. Nie macie samochodu, nie macie domu, nie macie gdzie iść. Nikt was nie przyjmie. No i co zrobicie? Ci ludzie w wyniku prześladowań stracili wszystko, co mieli. Czyli podsumowując, oni nie poznali osobiście Jezusa, więc uwierzyli w Niego na podstawie sprawozdania kogoś, kto Go poznał. Oni powinni być dalej w swoim duchowym rozwoju, ale niestety nie poszli tak daleko, jak być powinni. Gdzieś zatrzymali się. Oni służyli tym, którzy mieli potrzeby, służyli jako Kościół i służą dalej. Oni znosili różnego rodzaju trudności i nadal znoszą, ale te trudności skupiły się przede wszystkim na tym, że utracili swoje dobra, swoje mienie. I teraz na ile my możemy się z nimi utożsamić? No my też osobiście nie poznaliśmy Jezusa. Być może ktoś z was miał jakiś sen, miał jakąś wizję, tego nie wiem, ale w większości nie poznaliśmy Go osobiście, tak samo jak oni. My, tak samo jak oni, służyliśmy, jak wierzę, i nadal służymy, odpowiadając na potrzeby ludzi, którzy są wokoła nas.
Wydaje mi się również, że to negatywne sprawozdanie, że powinniśmy być troszkę dalej niż jesteśmy, no też w jakimś stopniu do nas pasuje, że Bóg chciałby, żebyśmy rozwijali się bardziej, a szybciej niż rzeczywiście to robimy. To, co nie pasuje, to to, że raczej nam nikt nie odebrał naszego mienia. Prawdopodobnie nie znaleźliśmy się nigdy w sytuacji takiej, w której stracilibyśmy wszystko. Więc w jakimś sensie przesłanie listu do Hebrajczyków, kierowane do ludzi 2000 lat temu, do tych odbiorców, może również być kierowane do nas. I chciałbym, żebyśmy tak naprawdę dzisiaj uważnie spróbowali zastanowić się nad tym, co Bóg mówił do tamtych ludzi i co Bóg mówi przez te fragmenty do nas dzisiaj. Więc teraz wróćmy do samego początku, do rozdziału pierwszego. Rozdział pierwszy to jest ten znany fragment, w którym mowa jest o tym, że Jezus jako Syn Boży jest większy, wyższy, lepszy niż aniołowie. I tak jak powiedziałem, zazwyczaj sięgamy do tego tekstu, by pokazać, kim jest Jezus. Ale zobaczcie, jakie jest podsumowanie tej całej wypowiedzi. Początek rozdziału drugiego jest taki. Dlatego, tak po całym tym dialogu, po całej tej wypowiedzi, autor mówi, dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotykało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. Więc popatrzcie, cały pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków i to udowadnianie, kim jest Chrystus, ono nie jest udowadnianiem, które ma na celu pokazać teologiczną koncepcję Chrystusa, ale ono jest zbudowaniem argumentu, w którym w końcu autor mówi, słuchajcie, to jeżeli pamiętacie, że w Starym Testamencie ktoś był nieposłuszny aniołom, i to wiązało się z zapłatą, z karą, to o ile bardziej wiązać się to będzie z zapłatą, z karą, jeśli my moglibyśmy zlekceważyć słowo Chrystusa, które jest większe niż aniołowie. Innymi słowy, autor tutaj zwraca się do tych, którzy przecież przyjęli to słowo i mówi im, słuchajcie, nie możecie się cofnąć. Nie możecie się poddać. Teraz, w obliczu tych wszystkich trudności, które znosicie, w obliczu tego, że odebrano wam waszą własność, w obliczu tego, że jesteście prześladowani, wy nie możecie się poddać, nie możecie się cofnąć. Zauważcie, on mówi do tych, którzy powinni być bardziej na tej drodze rozwoju posunięci naprzód, do tych, którzy powinni już być nauczycielami, a nimi nie są, on im mówi, nie możecie się teraz poddać. Nie możecie powiedzieć, ojej, powinniśmy już być dalej, to teraz już i tak nie możemy nic zrobić. Nie, wy nie możecie się poddać, bo jak moglibyśmy zlekceważyć tak wielkie zbawienie? Tak mówi autor do swoich odbiorców. Tak mówi Bóg do swojego ludu. Jak moglibyśmy się cofnąć? Słuchajcie, w obliczu tego, co zrobił Chrystus, jak moglibyśmy zrobić krok wstecz? Dalej rozdział drugi mówi o tym, jakim wspaniałym pośrednikiem jest Chrystus. Jak to potrafi współczuć nam. I zobaczcie końcówkę tego rozdziału. Od wersetu może trzeba byłoby więcej przeczytać, ale ze względu na czas pozwólcie od 16, bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Pamiętajcie, kim są odbiorcy. Autor mówi do tych, którzy właśnie przechodzą przez próby, do tych, którzy nie mogą sobie z nimi poradzić, do tych, którzy przez lata starali się jakoś iść naprzód, pomimo, że znosili te uciski i mówi im, wy nie możecie się cofnąć, wy nie możecie się poddać i pokazuje im Chrystusa jako tego, który może ich zrozumieć, który może im dopomóc. Popatrzcie, my przez lata powtarzania tych samych słów, my przywykliśmy do tych informacji. My przywykliśmy do tych słów, że On może nam współczuć, że On jest naszym pośrednikiem, że On jest kapłanem doświadczonym we wszystkim. My to wiemy. Ale dla tych ludzi, którzy być może słyszeli to po raz pierwszy, to miało ogromne znaczenie, bo oni potrafili zrozumieć, że dobrze, my cierpimy, ale On nas rozumie, bo On też cierpiał. Wy tak samo tutaj, może aktualnie przechodzicie jakieś próby, których nikt nie potrafi zrozumieć.
których nikt nawet, o których nikt nie wie, które są tak ciężkie, że wydaje się, że nie da się ich pokonać, a Jezus mówi, a w zasadzie autor listu do Hebrajczyków pokazuje Jezusa jako tego, który rozumie, jako tego, który też przechodził przez takie próby, jako tego, który może dopomóc. I tym samym apeluje do nas po raz kolejny, tak samo jak do tych pierwszych odbiorców. Nie możecie się cofnąć. Nie możecie się cofnąć. Ile lat jesteście już chrześcijanami? Ktoś będzie 5, ktoś jeszcze może nie uwierzył, może ktoś dopiero co uwierzył, może ktoś jest 20 lat, może ktoś jest 30 lat, może ktoś 40 lat. Ile czasu można czekać? Ile czasu można zmagać się z tymi próbami? Ile można razy przechodzić te zmagania zwycięsko? A ciągle autor mówi, nie możemy się poddać. Nie możemy się poddać. I patrzymy na naszą sytuację, na nasz Kościół, na nasz stan i oczekujemy, żeby wreszcie coś się zmieniło, żeby wreszcie było nas nie tyle, ile nas jest, ale 2 razy więcej, 3 razy więcej, 5 razy więcej, 10 razy więcej i czekamy, ale ciągle tego nie widzimy. A jednak autor mówi, ale nie możemy się cofnąć. Nie możemy się cofnąć. Rozdział 3. To jest rozdział, w którym autor będzie pokazywał, że Jezus będzie lepszy od Mojżesza. No bo przecież Mojżesz prowadził lud do ziemi obiecanej, ale wprowadził go tam? No nie wprowadził go tam. Choć bardzo chciał, to nie wprowadził go tam, ale Chrystus. Ale Chrystus jest lepszy od Mojżesza. Bo on nie tylko prowadzi lud, ale on go wprowadzi ostatecznie do tej ziemi obiecanej. I w tym 3 rozdziale i w rozdziale 4, gdzie jest podany cały ten przykład starotestamentowego Izraela, który chodzi po pustyni, który co zrobił? Który się cofnął, tak? Który się cofnął, który podjął złe decyzje, który postanowił nie iść do przodu, który nie uwierzył. Jest przykładem, abyśmy my tak nie czynili. I cały czas, popatrzcie, w rozdziale 3, w rozdziale 12, w wersecie 12 autor mówi, baczcie bracia i siostry, baczcie, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Autor teraz nie zwraca się tylko bezpośrednio do tych, którzy znoszą trudności, ale odnosi się do każdego odbiorcy, do każdej osoby w tym zborze i mówi, baczcie jedni na drugich, patrzcie na siebie. Czy przypadkiem w kimś z was nie ma złego, niewierzącego serca? Czy przypadkiem ktoś nie odstępuje od wiary? Czy ktoś się, używając tych samych słów, czy ktoś się nie cofa? Czy ktoś się nie poddaje? A jeśli tak, starajcie mu się pomóc. Jeśli tak, napomnijcie go. Jeśli tak, zróbcie coś dobrego dla tej osoby. Byłoby niezwykle przykrym, gdybyśmy za każdym razem, gdy się spotykamy, gdy się widzimy, gdyby nie było między nami żadnej relacji, żadnego porozumienia, gdybyśmy nie mogli okazać zainteresowania drugiej osobie, która właśnie może teraz zmaga się z rzeczami, w których potrzebuje pomocy, a jeśli my nie zapytamy, nie zorientujemy się, nie będziemy w stanie jej w ogóle pomóc. Autor tutaj mówi, baczcie jedni na drugich, żeby czasem ktoś się nie cofnął. Jaka to byłaby strata, gdyby ktokolwiek się cofnął? Nie żyjemy w świecie, w którym nie znamy ludzi, którzy się cofnęli. Słuchajcie, jest tu ktoś, kto nie zna kogoś, kto przyjął Ewangelię, a potem z niej zrezygnował. Może w waszych rodzinach, może wśród waszych znajomych, może w waszych zborach są osoby, które szły za Chrystusem, a potem z różnych powodów cofnęły się. I choć absolutnie jestem daleki od tego, by powiedzieć, że gdyby ktoś w odpowiednim momencie im coś powiedział, to na pewno by nie poszły tą drogą, to jednak myślę, że w niektórych przypadkach, gdyby okazać im zainteresowanie wtedy, gdy było potrzebne, gdyby spróbować wyciągnąć do nich rękę wtedy, gdy była ku temu okoliczność, sposobność, może przynajmniej niektórzy by się nie cofnęli. Słuchajcie, zmarnowanie krwi Chrystusa to jest wielki dramat. I to jest ten sam apel, nie cofajcie się, nie cofajcie się. A jeśli widzicie, że ktoś jest w jakimś trudnym położeniu, dbajcie o to, żeby on się nie cofnął. Napominajcie go, ale my wszyscy wiemy, że gdy Biblia mówi o napominaniu, to mówi o takim dobrym napominaniu, prawda? O takim napominaniu, które ma szansę rzeczywiście napomnieć i przywieść kogoś do podążania za Chrystusem, a nie o takim napominaniu, które, gdy człowiek wypowie słowa napomnienia, raczej odciągnie osobę napominaną w ogóle od Chrystusa. Ale popatrzcie, to wszystko pokazuje, że Kościół jako taki, on żyje i funkcjonuje tak, by pomagać sobie nawzajem.
Nie tylko po to, by się spotkać, nie tylko po to, by zaśpiewać razem pieśni, ale po to, by sobie pomóc, gdy jest ciężko, gdy trudno poradzić sobie z jakimiś trudnościami, kłopotami. Wtedy Kościół jest najpotrzebniejszy. Nie wtedy, gdy wszystko jest dobrze, choć też jest bardzo ważny. Nie wtedy, gdy wszystko się układa, choć wtedy też jest bardzo ważny. Ale właśnie wtedy, gdy ktoś potrzebuje rzeczywiście pomocy. Popatrzcie, no, żebyśmy nie byli tacy typowo teoretyczni. Czy ktoś z was wie, jakie próby ja przechodzę? Czy ktoś z was wie, z czym ja się zmagam? Nie macie pojęcia. Możecie sobie wyobrażać, bo w jakimś sensie wiecie, czym się zajmuję, tak? Wiecie, czym jest służba pastorska, ale wy tego nie wiecie i wy tego nie możecie wiedzieć, bo ja nie jestem częścią waszej społeczności tutaj, tej najbliższej. I to jest normalne. Ale gdybyśmy nie wiedzieli, z czym zmaga się osoba, która siedzi obok mnie, gdybyśmy nie potrafili mieć jakiejś wspólnoty i społeczności, żeby móc pomóc wtedy, gdy jest taka potrzeba tym, którzy są obok, to myślę, że byłoby bardzo trudno nam dostrzec, że ktoś rzeczywiście jest w okolicznościach, w których sam może się cofnąć. Ale chodźmy nieco dalej. W tym czwartym rozdziale autor powołuje się ciągle na słowa Dawida, w których Dawid powiedział: dziś, gdy głos jego usłyszycie. To jest tak znany zwrot, słuchajcie. Dziś, gdy głos jego usłyszycie. I autor robi taką niezwykłą rzecz. Bo on odnosi się do słów, które były wypowiedziane dawno temu i mówi do swoich odbiorców, że ten zwrot dziś, gdy głos jego usłyszycie, dotyczy jakiego dnia? Dotyczy tego dnia dzisiaj. A jeśli on dotyczył tego dnia dzisiaj 2000 lat temu, to on dotyczy tego dnia dzisiaj, dzisiaj. Tego dnia teraz, tego dnia tu, gdy jesteśmy razem. To tu autor listu do Hebrajczyków i autor psalmu mówi: dziś, gdy głos jego usłyszycie. Nie zatwardzajcie serc waszych, czyli czego nie zróbcie. Nie cofnijcie się. Nie poddajcie się w tej waszej walce. Nie rezygnujcie. Nie zatwardzajcie serc waszych, jak to zrobili ci podczas buntu na pustyni. My nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Gdzie jest ten zwrot? My nie możemy się cofnąć. My nie możemy się cofnąć. Werset 7 to jest podsumowanie tego, co właśnie powiedziałem. Przeto znowu wyznacza pewien dzień dzisiaj, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane. Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Może ktoś z was ma do podjęcia jakąś decyzję. Może właśnie stoi w obliczu próby. Może trzeba wreszcie zdecydować, czy iść za Chrystusem, czy nie. Albo żeby komuś opowiedzieć Ewangelię, albo nie. Dziś, gdy głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, bo jutro może już nie być tak prosto, jutro może być trudniej, a pojutrze jeszcze gorzej. Ale dziś, póki jest to, co się nazywa dziś. Rozdział 5 to jest ten rozdział, w którym jest owo napomnienie, słuchajcie. Napomnienia są bardzo cenne i są bardzo dobre i bardzo potrzebne. I autor znowu mówi: słuchajcie, powinniście być dalej. Powinniście być nauczycielami. On nie mówi: niektórzy z was powinni być nauczycielami. On mówi do całego zgromadzenia: wy powinniście być nauczycielami. A jednak ciągle potrzebujecie tego mleka. I tak naprawdę, to, gdzie my dzisiaj jesteśmy, nie jest aż tak bardzo ważne tak długo, jak długo dziś będziemy szli dalej do przodu. Ja zauważyłem, że Kościół jako taki nie bardzo lubi się rozwijać. A gdy mówię Kościół, mam na myśli nas, bo my jesteśmy tym Kościołem, prawda? Bardzo często jest tak, że gdy przychodzę do kogoś i mówię: słuchaj, może spróbujesz poprowadzić na przykład studium Biblii. Jaką słyszę odpowiedź? Myślę, że możecie się domyślić, co to jest za odpowiedź. Nie, ale dlaczego nie? Dlaczego nie? Pomóżcie mi, dlaczego nie? Nie mam takich darów. I wtedy ja pytam: a próbowałeś? Nie. To skąd wiesz, że nie masz takich darów? Nie, bo nigdy tego nie robiłem, tak? Nie zrozumcie mnie źle. Może być tak, że ktoś nie ma do tego darów, tak? Ale żeby to stwierdzić, no trzeba byłoby chociaż spróbować. Trzeba byłoby chociaż spróbować. Ale my, i nie chcę tego jakoś bardzo krytycznie wyrazić, ale ogólnie wydaje mi się, że my nauczyliśmy się takiego tłumaczenia się, żeby nie musieć się rozwijać. Żeby nie musieć próbować, żeby nie iść do przodu. Ja to nie mam do tego darów.
I oczywiście, w niektórych przypadkach to jest proste, bo rzeczywiście ktoś może powiedzieć, no ja nie mam daru, żeby śpiewać i to może być do stwierdzenia bardzo szybko. No może tak być, no nie oszukujmy się, tak? Ale niektóre rzeczy trzeba spróbować. Ale gdy ktoś przed próbą rezygnuje, to oznacza, że tak naprawdę no może się bać. Podejdźmy uczciwie, może się bać i to trzeba też zrozumieć, tak? Ale może po prostu mu się nie chcieć. Może po prostu być leniwy i nie chcieć spróbować. Ja szanuję to, gdy ktoś spróbuje i się rzeczywiście nie udaje. I to jest normalne. I to jest rozsądne. I ta osoba może już nigdy więcej tego nie robić. Ale przecież my się rozwijamy. My całe życie się rozwijamy. Apostoł Paweł mówi, wy powinniście już być troszkę dalej, a nawet dużo dalej, ale ciągle potrzebujecie tego mleka. W 6 rozdziale listu do Hebrajczyków jest największe napomnienie, jakie znajdujemy w Nowym Testamencie. Najbardziej takie wydaje się srogie. Ten zwrot, największe napomnienie, oczywiście jest subiektywny. Ja mówię o tym, jak ja odbieram ten tekst, ale ono jest takie bardzo mocne. Zobaczcie, od wersetu 4 w 6 rozdziale jest powiedziane, jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. I teraz tutaj autor oczywiście nie mówi o pojedynczym grzechu, który się tam komuś zdarzy, ale mówi o tym, że ktoś zupełnie odwraca się od Chrystusa i idzie inną drogą. Ale w tym kontekście całego listu, zobaczcie, co on mówi. On apeluje do nich po raz kolejny o to samo, żeby oni się nie poddali, żeby oni się nie cofnęli i mówi, nie możecie się cofnąć, bo jak się cofniecie, to może się okazać, że nie będziecie mogli wrócić. Nie możecie się poddać, bo to nie jest wcale takie proste. Zlekceważenie krwi Chrystusa nie jest czymś błahym. Nie możecie się poddać, nie poddawajcie się. Musimy przeskoczyć kilka fragmentów, więc pozwólcie od razu do rozdziału 10. Przeczytamy jeszcze fragment z rozdziału 10 i 11 i to będzie nasze podsumowanie. Od wersetu 23 w rozdziale 10 czytamy: Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, iż ten dzień się przybliża. I słuchajcie, ja chciałbym wam to powiedzieć. To jest tekst, który najwyraźniej w Nowym Testamencie, a może w całej Biblii nawet, pokazuje, jaki jest sens nabożeństw. My zwykliśmy powtarzać słowa, że na nabożeństwo przychodzi się nie dla ludzi, a dla Boga. I teraz ten zwrot, on ma swoje uzasadnienie, jeżeli chcemy komuś pokazać, żeby nie patrzył na ludzi, bo my jesteśmy, jacy jesteśmy, tak, ale żeby patrzył na Boga. Ale to absolutnie nie jest prawdziwy zwrot, jeśli chodzi o sens nabożeństw. Bo jeżeli czytacie ten tekst, tu jest powiedziane, że mamy baczyć jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Jak to robić? Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, ale dodając sobie otuchy, a to tym bardziej im lepiej widzicie, że ten dzień powrotu Chrystusa się przybliża. Po co my się zgromadzamy? Jaki jest sens? My powiemy... I to ma... To nie jest do końca błędne, ale my mówimy, że sercem nabożeństwa będzie szkoła sobotnia. Albo ktoś powie, że najważniejsze w nabożeństwie będzie kazanie. Albo, że najważniejsze w nabożeństwie będzie czas dzielenia się doświadczeniami. I w jakimś kontekście wszystkie te zwroty będą słuszne. Ale to, co mówi Paweł, on pokazuje, że sednem nabożeństwa jest to, abyśmy się spotkali i abyśmy zobaczyli, czy czasem ktoś nie jest w momencie takim, w którym jest mu bardzo trudno, w którym za tydzień możemy się z nim nie spotkać, bo się podda w tej swojej duchowej walce, albo spróbować zobaczyć, czy ktoś nie walczy z pokusą teraz i nie potrzebuje modlitw, albo spróbować dodać komuś otuchy, bo wiadomo, że w jego rodzinie albo w małżeństwie jest źle. To jest sens, o którym mówi apostoł Paweł, bo po to jest Kościół, żeby iść razem w tej walce, a nie tylko po to, żeby spotkać się, popatrzeć, posłuchać i wyjść i nie znać się, nie rozumieć się i nie móc sobie pomóc. Bo my jesteśmy razem na tej drodze. Ile razy cytowane są wypowiedzi choćby siostry White, która mówi o tym, że
ta droga chrześcijaństwa to jest taka wspólna droga ku górze, kiedy idzie się wąską drogą, ale na wszystkich tych drogach idzie się razem. Słuchajcie, na nich wszystkich idzie się razem. I powtarzanie, że w czasach końca musimy się ostać sami, jest słuszne, ale tylko wtedy, gdy dzisiaj, póki jesteśmy razem, funkcjonujemy jako Kościół razem. Bo to jest sens Kościoła. Gdy my tracimy ten sens, mijamy się w ogóle z tą drogą, którą Bóg wytyczył dla Kościoła. No bo po co Kościół się spotykał, gdy był prześladowany? Potraficie to sobie wyobrazić? Właśnie ktoś zginął wśród nich. Właśnie jakieś dziecko zostało zabite. I teraz oni się spotykają razem. I czego oni potrzebują? Oni potrzebują być razem. Oni potrzebują, żeby ktoś im dodał otuchy. Oni potrzebują, ta rodzina, która właśnie kogoś straciła albo straciła wszystko, co miała, potrzebuje tego, żeby ktoś im pomógł. Tego potrzebuje od Kościoła. Oni nie potrzebują tylko dobrego słowa z zakazalnicy. Ono jest ważne, ono jest potrzebne, ale to nie jest tylko to, czego potrzebują. Oni potrzebują pomocy od Kościoła, aby się nie cofnąć. Od apostoła Pawła? Tak, ale apostoł Paweł zaraz opuści Korynt, zaraz opuści Galację, zaraz opuści nawet pojedynczą osobę, na przykład Tymoteusza. I oni będą potrzebować Kościoła, aby ktoś się czasem nie cofnął. Powiedziałem, że zakończymy na rozdziale 11, więc tak zrobimy. My cytujemy fragmenty z rozdziału 11, bo one są takie... są ważne, bardzo ważne. Mówimy o wielu bohaterów, takich bohaterach, takich nazywamy. I słusznie, bo rzeczywiście są to bohaterowie. Ale ta lista bohaterów, ona jest ułożona w pewien konkretny sposób. To nie jest... zauważcie, że to nie jest losowa lista. Bo przecież Paweł mógłby mówić, autor mógłby mówić o wielu osobach. Nawet zresztą on sam w pewnym momencie mówi, no i słuchajcie, jakbym miał o wszystkich mówić. To... ale ta lista jest zbudowana tak, że on dochodzi do pewnego momentu i ją kończy. Podaje ostatni przykład, ostatnią osobę na tej liście i mówi... no i cóż, powiem jeszcze, zabrakłoby mi czasu, gdybym miał pisać o tym i o tym i o tym i o tym i o tym. Spróbujcie sobie wyobrazić tę listę, to sprawozdanie autora, jako pewne schody, taką drabinę, która prowadzi nas do tego punktu kulminacyjnego, po którym on mówi, no i mógłbym mówić jeszcze o wielu innych. Kto jest ostatnią osobą, którą wymienia autor? Ostatnim tym, jak mówimy, bohaterem wiary. To nie jest Noe. To nie jest Abraham. To nie jest Sara. To nie jest Mojżesz. Kto jest tym ostatnim bohaterem? To nie jest egzamin. To możecie popatrzeć w Biblię. Ale zobaczcie, rozdział 11. Ostatnia osoba przed tym zwrotem, że zabrakłoby mi czasu. To jest rozdział 31. Tak, przepraszam. Rozdział 11, werset 31. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rahab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. I cóż powiem jeszcze? Nierządnica Rahab jest szczytem tych schodów, drabiny w całym tym sprawozdaniu. Wiecie dlaczego? I powiem wam, jak ja to widzę, a wy weryfikujcie, czy tak się sprawy mają. Ale kim ona była? Ona była prostytutką, to jest jedna rzecz, ale ona była poganką. A jako poganka nie miała żadnej obietnicy. Spróbujcie to zrozumieć. Wszyscy ci, którzy są wcześniej opisani, to są osoby, które powoływały się na Boże Słowo. Bóg powiedział Noemu, zbuduj arkę, ja cię uratuję i twoją rodzinę, więc Noe budował arkę przez wiarę i jego rodzina została uratowana. Bóg powiedział Sarze, będziesz miała dziecko, więc Sara z różnymi tam perypetiami, ale wierzyła obietnicy i ona się spełniła. Bóg powiedział Mojżeszowi, czy ludowi izraelskiemu, że wyprowadzi ich z ziemi egipskiej i z różnymi perypetiami, ale zostali wyprowadzeni. A co Bóg powiedział tej nierządnicy, która była poganką? On jej nic nie powiedział. Ona nie miała żadnej obietnicy, czyli nie miała niczego, czego mogłaby się złapać i powiedzieć, Boże, powiedziałeś, więc teraz spełnij swoje słowo. Ona nie miała nic. Jedyne, co miała, to informację, że idzie tam po pustyni lud izraelski, który jest prowadzony przez Boga, co powiedziała wywiadowcom, tak? Stąd wiemy, że miała tego rodzaju informacje. I miała taki cień szansy, taki cień takiej ludzkiej, bym powiedział, nadziei, że może
powołując się na jakąś litość albo łaskę Boga, może on ją przyjmie. I on ją przyjął. Ale ona nie miała nic. Pogańska prostytutka. I w kontekście całego listu, zobaczcie, gdzie to stawia odbiorców, gdzie to stawia mnie, gdzie to stawia was. Autor cały czas mówi, nie cofajcie się, nie poddawajcie się, walczcie. Nawet w tych największych próbach, nawet gdy wam wszystko zabrali, walczcie, idźcie do przodu. A w momencie, w którym ktoś chce się cofać, on pokazuje całą listę bohaterów i mówi, słuchaj, ty masz mnóstwo obietnic. Bóg ci dał, pamiętacie jak Piotr je nazywa, wielkie, cudowne, wspaniałe obietnice, przez które stajemy się uczestnikami boskiej natury. Ty masz wszystkie obietnice, ale ja chcę ci pokazać Rahab, nierządnicę Rahab, prostytutkę pogańską, która nie miała nic. To tak jakby autor postawił ją przed naszymi oczami, przed waszymi oczami i powiedział, jeżeli chcesz się cofnąć, to powiedz tej prostytutce, tej nierządnicy, że masz dobrą wymówkę. Powiedz jej, że ty masz powód, żeby się cofnąć. No bo ja mam powód, bo zobacz autorze, zobacz apostole, moja rodzina jest przeciwko mnie, zobacz jakie trudne przeciwności znoszę. Autor mówi, ale powiedz to patrząc w oczy Rahab, która nie miała nic. Ty masz chociaż obietnicę, ona nie miała nic. No tak, ale widzisz, że mi jest ciężko wierzyć, widzisz, jakie trudne momenty znoszę, widzisz, że jestem chory, widzisz, że jestem w obliczu śmierci, że lekarze nie mogą mi pomóc. Ale autor mówi, ale nie mów tego mi, powiedz to jej, popatrz jej w oczy, ona nie miała nic, a się nie poddała. Dlaczego masz się poddać? Powiedz mi, dlaczego masz się poddać? Podaj jeden dobry argument. Powiedz to patrząc jej w oczy. I tutaj muszę prosić was o przebaczenie, ale jeszcze otworzymy rozdział 12. Bo w 12 rozdziale jest jeszcze jedna osoba, której trzeba spojrzeć w oczy. I to już nie będzie nierządnica Rahab. Od pierwszego wersetu. Przeto i my, mając wokoło siebie tak wielki obłok świadków. I proszę, zobaczcie. Ten obłok świadków, to nie są tylko ci wymienieni tutaj, ale to są ludzie wokół was. Ci, którzy się nie poddali. Ci, którzy walczyli i dotrwali do końca. To jest ta kobieta, o której wam mówiłem, która mówiła mi, abym się nie poddał. To są osoby, które dla was mogą być przykładem żyjące albo które żyły wcześniej wokół was. To jest ten wielki obłok świadków, którzy się nie poddali, którzy się nie cofnęli. I autor mówi, przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. I ten apel trzeciego wersetu, przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. I ten zwrot jest taki piękny, wiecie, bo to nie jest napiętnowanie przez autora. On mówi, pomyślcie o nim, pomyślcie o nim, jak wiele sprzeciwów zniósł wobec siebie. Pomyślcie o tym opluwaniu, pomyślcie o tym biczowaniu, o rzucaniu kamieniami, o biciu go po twarzy, o krzyżowaniu. Pomyślcie o nim, abyście nie upadli na duchu, abyście się nie poddali, abyście się nie cofnęli. Pomyślcie o nim, czyli popatrzcie mu w oczy. I wtedy powiedzcie mu, jaką macie wymówkę, żeby się poddać. Co was usprawiedliwia, żebyście zrobili krok wstecz? Co mnie usprawiedliwia? Nic nas nie usprawiedliwia. Przesłanie listu do Hebrajczyków to nie jest napiętnowanie. To jest wezwanie do tego, żeby się nie cofnąć. To jest taki apel, żeby się nie poddać. To jest to, co ta moja ciocia powiedziała mi po raz ostatni, kiedy się z nią widziałem. Pozostań wierny. Nie poddawaj się. Ja naprawdę nie wiem, co się dzieje w waszym życiu. Ja tego nie wiem. Ja naprawdę nie wiem, z czym wy walczycie. I może się tego nigdy nie dowiem. Ja nie wiem, jak straszne rzeczy są tymi, z którymi się zmagacie. Nie wiem, co czeka was w domu, gdy tam wrócicie. Nie wiem, czy macie może kogoś, kto jest alkoholikiem albo kogoś, kto stosuje przemoc względem was. Ja tego nie wiem. Ale nie poddawajcie się. Ja do was nie apeluję. Ja jestem
człowiekiem, który zmaga się tak samo z próbami, jak wy się z nimi zmagacie. Ja was tylko proszę, abyście znajdowali w Chrystusie i w sobie jeszcze siłę, by iść do przodu. Jeszcze trochę siły, żeby komuś przedstawić Jezusa. Jeszcze trochę siły, żeby się nie poddać w próbie, z którą się zmagacie. Jeszcze trochę siły, żeby zrobić kolejny krok do przodu. Jeszcze trochę siły, żeby może podjąć się nowego przedsięwzięcia. Jeszcze trochę siły, żeby nie poddać się, gdy ktoś was krzywdzi. Jeszcze trochę siły, żeby się zniechęcić, gdy ktoś traktuje was tak, jak nigdy nie powinien. Jeszcze trochę siły, bo już szybko przyjdzie ten, który nie będzie zwlekał. I ja nie wiem, co to znaczy szybko. Ja nie wiem, czy do tego dożyjemy, ale wiem, że w nim możemy się nie poddać. Więc proszę was, nie poddajcie się. Amen.